Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Wiedźmina 3 i Dziki Gon. Oczywiście dziękuję za wspieranie, dziękuję za oglądanie i playlista w prawym górnym rogu. No i oczywiście jakbyście chcieli, to jeszcze możecie dodatkowo sobie właśnie tego wspierającego już od piątaka miesięcznie zakupić, do czego zachęcam, bo jest i jest ciekawie. Oho. Oj, chyba spadnie deszcz. I wasze rodziny. Halo! Halo, panie! Jesteście Wiedźminem, prawda? Zaczekaj! Co jest? O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard! On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Kim jest wilczyca? Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Za co chcesz się mścić? Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. No pomogę, no. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, Wiedźminie. Są naprawdę groźni. Kurwa, ja też. Wilczyca. Srogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Dobra, to na razie nie. To na razie sobie zrobimy. Let's go. Zdobądź brew i nefritu dla ofiarskiego zaklinacza słów. To zrobimy właśnie. Kim się najpierw chce zająć? Dobra, chodź. Masz tu kurwa ofirskie zajebiste takie, to możesz jechać na tym. Można teraz się ścigać. I śmigać, i w ogóle wszystko można. To jest zapierdalane. Dzień dobry. Czy tutaj nefryty? Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Dobra, to szukamy dalej, proszę bardzo. To jedziemy dalej. Proszę mi tu na pełnej. No, tak jakby mi się te ofirskie opowieści udało zrobić, to by było super. Nefryty to trzeba. Zapiszmy. Arachnomorfy. Wypierdalać arachnomorfy jebane. Leżeć, narra. Oj, tyle kurwa. Co to pożółkły list? Skazani na Drakenborg, przeszukaj jaskinię. To będzie szukana jaskinia. No ty kurwa. Zobacz mnie, szczylać chce. Ty Spider-Manie jebany, ty. Menda pieprzona. Dobrze, na 4 hity. Cioch. O, Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. Nefrytytu trzeba. Jego wydobędę. Już wydobyłeś? Dobrze. To tyle zrobione. Skazani na Drakenborg. Kolejne arachno-fucking-morfy. O, tu jest jakiś kurwa boss. Czemu ty większy jesteś? Większy to więcej w pierdolu. Jaka menda? Puść mnie, kurwa. Jaka menda? Nie umiesz normalnie się bić? Jak człowiek? Tylko jakiś pająk? No, kamenda, no. Ja przysięgam, jak wam pierdolne. Czaj, trzeba go do tego. Do boku i on, kurwa, nie ma już jak uciec. O, dobrze. Dobrze, pierdolnięte było, elegancko. To tu jest? Tu. Dobrze.
Floreny. O kurwa, ile. Elegancko, dobra. No to co, to można już dzidować. Tutaj nie mogę tego rozwalić, także po prostu sobie przebiegnę. To mamy nie te frytyryty. To jest zrobione. Tutaj mi się wydaje, że ogólnie wszystko też już mamy porobione. O. Dobra, teraz wszystko pozbierane na pewno jest. No to już śmigamy stąd. Chodź, płoć. Teraz pytanie. Gdzie to dokładnie jest? To jest w tym kierunku. To jest obok wsi Erde. Dobra, to zróbmy tak. Ja sobie tutaj śmignę do wsi Jantra. Stąd później teleportniemy się. And this is good. This is the plan. For this material. No, ale trzeba właśnie dzisiaj zająć się tymi ofirskimi, właśnie tymi chcę zająć się pobocznymi zadankami, bo mi się wydaje, że w godzinkę dam radę machnąć mniej więcej. Te, które są tylko podświetlone na niebiesko. Wieś Erde. Dobrze, tutaj miałem też wskaźnik bliżej, także też szybko mogę się dostać. Let's go. Zobaczymy, co tam na mnie czeka. To może być tutaj. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, jest mnóstwo kroków. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Trop prowadzi na północ. Co, idziemy za tropem? Trop się urywa. Powinienem rozejrzeć się za innym ranem. Mocno krwawił. Dobrze, to idziemy dalej. To ciekawe. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył im. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Mam. Rozejrzę się tu. Dalej szli tędy. Dalej szli tędy. O, proszę. Szmaty jebane. Schowały się pod spodem. Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. Sprytnie. Open the goddamn. Chodzimy, zobaczymy. Banditi. Czerwony rycerze jesteście, kurwa. Dobrze, na pizdę uwalę każdego czerwonego rycerza, który mi tu podejdzie i wpierdol będzie chciał, to nie ma problemu. Ja tu jestem mistrzem zadawania wpierdolu. Zaraz ci wyłupiemy te tarcze. I myk, dziadu. Okej. Okay. Nieprzetłumaczony schemat na pancerz. Przeczytaj znaleziony list. List z rozkazami. Dobra. Czy tutaj będzie wszystko już? Wygląda na to, że tak. Dobra, to pierdolnijmy to wszystko. Bo tu widzę, że możemy tak naprawdę chwycić jedno, drugie, trzecie, czwarte blisko będą siebie chyba. Przynajmniej tutaj tak wygląda. A potem mi coś machnie, jakieś takie ofirskie, kurwa, wyposażenie jebitne. Nie wiem, czy to dobre w ogóle będzie, no ale zobaczymy. No, proszę bardzo, obozowisko bandytów. Siema!
Dupsko se napnij, kurwa, nie kuszę. Co najwyżej, proszę cię. Z czym do ludzi? Łomie pierdolną. Ty, weź tego kurwa kucharza stąd. Bo mu się coś pojebało chyba. Jeb. Siemanara. Zapiski jakieś mam. Zara. To ty wpierdol obskoczysz. O kurwa. Krzok mnie zbugował. Dolwa kurwa, dolwa. Nara. Benz. No ty kurwa. Nara. Wszystko stąd pozbierać. Okej. Okay. Pomięty list kolejny mamy. I kolejny jest 500 dalej. Daleko te 500 jest? Ha, to zróbmy tak. Najpierw to. Pojedziemy sobie na wieś Łukowiec, zrobimy to, później z górnego młyna zrobimy cofkę. Taki jest plan. That plan is a good plan. I w tym momencie oszczędzę najwięcej czasu. Ale Adaś wymyślił, proszę bardzo. Jestem ciekawy, właśnie na który level będą te ofirskie rzeczy i jakie tam bonusy będą dawały. Dajmy teraz tak. Wieś Łukowiec, proszę bardzo. Pist. Chodź, płoć. No! No tam jakieś gule al gule, ale ja się z nimi nie chcę bawić kompletnie. Tutaj to pielce na wysokich levelach, ale to nie. Jakiś kamieni? Zostawiali, kurwa? Co za deweloperka jebana? Dzień dobry, panowie. Wieczny ogień! Ale napierdalani są. Czy ktoś tu wspomniał, kurwa, wieczny ogień? Zaraz o ognia to ja mogę wam przyfandzolić. Możesz jeszcze się poddać. Może bardzo, chcesz wieczny ogień? Bo kurwa, uważaj czego sobie życzysz. Wypierdalaj starczo. Chamie. Nara. Nara. Rozkazy, proszę bardzo, jakieś tutaj dostaliśmy. Open the goddamn door, please. Dziennik pioruna. Dobrze, nie Zygzaka McQueena, kurwa. O, proszę bardzo, jakiś nieprzetłumaczony tutaj i coś miałem przeczytać jeszcze. Mierz zakonu płonącej róży. Czekaj, bo ja miałem jeszcze jeden dokument przeczytać. List z rozkazami, to przeczytane. I miałem przeczytać... Buty, dobra, pancerz, jest, to jest, wszystko jest, dobra. Na 35, no trochę mocniejsza jest ta zbrojka. Tak samo ten mieczek też mocniejszy. Ale jakiś rewelacyjny chyba nie jest za bardzo. Na pewno trochę lepszy, no. A tutaj w ogóle, tak jak już sobie myślimy nad różnymi rzeczami, to wydaje mi się, że trzeba by naprawić ten mieczek. Oj, tak zdecydowanie. Dobra, mamy tymi narzędziami. To teraz, stąd, trzeba śmignąć do wsi Łukowiec, później na górny młyn i robimy zarówno zaklinanie, jak i oddajemy te schematy. Te schematy pewnie będą na jakiś 40 level czy coś takiego. Minimum 35 wydaje mi się. Dobry wieczór. To są gule czy algule? Algule mi się wydaje, że to są. A nie, gule zwykłe, dobra. No to gule napierdala mi w ogóle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zostaw mojego kunia.
Kurwa, same mutageny, te, które ja bym chciał, ale nie dostałem ich. Same niebieskie, zobaczcie, jakieś kurwa. Czerwonych, to ja w ogóle... O, mniejszy jeden czerwony mutagen mam. Jak ja mam sobie postać zrobić tutaj po tym, jak ja nie mam w ogóle możliwości, żeby tutaj w ogóle sobie nic zrobić, bo kurwa, o jeden mniejszy czerwony mutagen, no i chuj w to. Złodziejstwo pierdolone. Dobra. To teraz górny młyn. Hits. Chodź, płoć. O, widzę, że zmierzch już się robi. Także zaraz pojedziemy te wilczyce też zrobić od razu questa. Rolniki tak sobie wychodzą na pole, jak tu 40 levele, kurwa moby. Odważni, odważni. Hello, motherfucker. Bins. Wy jakbyście mocniejsi trochę byli. O, mi jebnął. Co za dzień! Co za piękny dzień! Kurwa, mam dokładnie to samo, mordo. Co za piękny dzień! Gdzie w taki dzień mogę tak napierdalać oponentów. Wypierdalaj z tą tarczą. Chodź jeszcze tego. Zara będzie po wszystkim. Tego kurwa, tego. Wybroniłeś się ile mogłeś, podziwiam. Wszystko mamy, nieprzetłumaczony tekst i dobra, wszystko jest, git. Tu zabieramy sobie oczywiście rzeczy. Pamiętnik połykacza płomienio, of course, yes. Tu są jeszcze jakieś rzeczy, tu są te rzeczy, to zabieramy. Ale to, że wystarczy kliknąć tylko E i zbiera automatycznie wszystko, to jest, słuchajcie, taki kurwa... Jest taka ulga, że głowa mała, nie? O, za to jakaś Franca jeszcze wypatruje. Co się kurwa patrzysz? Nara? Mają coś ciekawego? Nie mają? A tutaj coś będą mieli? No tu mi się wydaje, że gdzieś będzie... Oho. Jakiś boss jest, chodź. Nara. Rozkazy. Pięknie. No to wszystko. W takim razie. Tutaj raczej nic nie ma, chociaż może być ukryta jakaś skrzynia albo coś. Okej, let's go! Dobra, no to let's go. O kurwa, koń mi gdzieś tam. Biegniesz? Płocica? Chodź. Jadymy oddać kłyściory. Ogólnie, żeby wykupić sobie maksymalny poziom, to tam jest potrzebne... Wie mnie w stawach. Chyba 40 tysięcy aż. Ale na drugim poziomie już będę miał jedną z rzeczy, którą bym chciał. Miło znów cię widzieć! Że bardzo, masz. Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi. Bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg, nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. Thank you. Okej, gdzie był... A, tutaj już był ziomek od zaklinania.
Widzę, że moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Zaklinacz wzmocni, może wzmocnić swoje przedmioty słowami runicznymi, słowami glifowymi. Okej, okay, dobra. Mam fundusze na zaawansowane narzędzia. Przyniosłem pieniądze na ulepszenie twojego warsztatu. Stokrotne dzięki. Naprawdę jesteś dla mnie... No może 30 tysięcy tego trzeba? Twoje dzieła są warte tych pieniędzy. Wczytywanie. Widzę, że praca wre. Kilka dni później. O tak. Zleciłem wykonanie odpowiednich narzędzi rzemieślnikom z Nowigradu. Sporo sobie za nie policzyli, ale przynajmniej mogę na poważnie wziąć się do roboty. Stworzyłem kilka nowych run, glifów i schematów. Rzuć okiem, może wybierzesz coś dla siebie. Poka. Czyli teraz możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Pytasz o prawdziwie mistrzowskie runy? Nie. Do ich wykonania potrzeba znacznie więcej pieniędzy. Akurat tak się składa, że mam. Czyli 30 nie 40, pieniędzy. Dobra. I to musi już wystarczyć. Na narzędzia wystarczy. Ale są jeszcze rzadkie składniki. Nie ma mowy. A teraz daj mi spojrzeć, na co poszło moje złoto. Jeszcze kilka dni później. Mam już wszystko, czego potrzebowałem. Na pewno? Wszystkie doraźne potrzeby pokryją już niewielkie sumy pieniędzy. Nie potrzebuję też żadnych rzadkich kamieni. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mam też butle wina z rodzinnych okolic. Powinniśmy uczcić sukces Toastem. No i w końcu. Twoje zdrowie! Dziękuję za pomoc. Jeśli chcesz obejrzeć moje najnowsze dzieła, to zapraszam. Pokaż towary. Zerknę. No, wszystkie glify już ma. Tu jeszcze, zobaczcie, jakieś obrażenia od żywiołów. No, arcymistrz zaklinania. Odporność na krwawienie, regeneracja żywotności, zmniejszone uszkodzenia. No, kurwa, teraz to są... Teraz to są fajne rzeczy. Dobra, posprzedaję najpierw te śmieci. A, kupiec nie ma. Zaklinanie. Okej, tak. Tak, tak. Tak, to już wiem. Tutaj. To zdecydowanie będę chciał. Wzbrojka tutaj. Równowaga. Cierń. Lekkość. To też jest fajne. To jest zajebiste. Ale eleganckie są bardzo. Później będę się tym zajmował. Ja głównie chciałem sobie pójść właśnie w przecięcie. Przy jednym i drugim. Albo to, każdy przyrost żywotności powyżej maksymalnego punktu zostaje zamieniony na dodatkowe obrażenia. To też jest zajebiste. To też jest zajebiste, bo w tym momencie ja mogę, wiecie, mam odwar, który za każde... Czekaj, tu rzemiosło. O, to ty widzę, że też...
O kurwa. Rób kota. Jedno. Bo ty też robisz. O kurwa. Czekaj, a do kota co potrzebujesz? Za mało pieniędzy. Dobra, ale zaraz ci posprzedaję. Dobrze, dobrze. No tak, bo w sumie to... Wszystkich pieniądzów się już pozbyłem, także muszę tutaj teraz ostrożnie dosyć. Ale spokojnie. Wyjdziemy na swoje. Elegancko, to ja nie wiedziałem, że on też może zrobić wszystkie rzeczy. Dobra, to tak, kot. No to już mam zrobione. Budki mam zrobione. Kuszę już miałem zrobioną. Koci mam zrobiony. Idziemy do sklepu, sprzedajemy resztę rzeczy. Bo to ja mam od cholery tego, a te właśnie widzicie, mieczyki bardzo dużo zawierają. Znaczy bardzo dużo kosztują, przepraszam, nie zawierają, źle powiedziałem. Co mi brakuje? Wyprawiona skóra drakonida, dwimerytowa blacha. Dwie dwimerytowe blachy jestem w stanie zrobić. Za każdą będzie trzeba dużo zapłacić. I wyprawiona skóra drakonida też dwa razy. Sklep. I tutaj już widzisz, trochę się zaczyna problem. Bo ty właśnie takich rzeczy nie chcesz kupić. Szkoda, ale spoko. Sortowanie, cena. To sobie zostawiam. A taki szpon potwora na przykład sobie mogę sprzedać troszkę. Kieł z potwora też mogę sobie troszkę sprzedać, bo tego dużo mam. To może tak. Jad potwora. No też niech będzie. Kurwa, od razu z całego seta robię. O, długi pazur. Też ładnie to wygląda. Ale na razie kotka sobie pierdolniemy na czwarty poziom. Na ten właśnie mistrzowski już pancerz. Za mało pieniędzy. 1834, kurwa, jak na złość, nie? I tyle akurat nie mam. I on ma 5. Ale ham jebany. Ale jebany ham. Dobra, chociaż spodnie sobie zrobię. Sztaba ciemnej stali. Która będzie tańsza? 23. Dobra, mogę to zrobić. I chociaż sobie zrobię właśnie jedną rzecz. To teraz by tu podsprzedawać mu. To, co mam najwięcej. Z tych takich. Wątroba potwora, daj. Tutaj za 6 to już chyba nie mam żadnych. Dobra. To na razie musi mi starczyć. Bywaj. Jakość kosztuje. To już mamy zrobione. Okej, okay, to co, to w takim razie mógłbym sobie zrobić z dalekiego ofiru, no to tu muszę poczekać, to już mniejsza o to. To bym zrobił to, bez śladu, porozmawiaj z zielarzem, bo za to dostanę też jakieś pieniądze, może. Brama Nowigradzka. Stąd mogę pojechać, no. I sobie od razu pierdolniem kotka na maksymalny poziom, bo mi brakuje mi tylko klaty jeszcze, nie? Dobrze mówię? Tak, tylko wyśmienita tu będzie zbrojka właśnie do zrobienia. Także będzie elegancko. Jedziemy pogadać z tym zielarzem, tamtego gościora też zrobimy. Obowiązkiem jest bronić ojczyzny, zabijać wrogów ojczyzny, umierać na ojczyzny. No i elegancko. Ale dzisiaj taki, wiecie... Dzisiaj jest taki fajny odcinek moim zdaniem, bo jest zrobione właśnie są takie rzeczy, które bardzo, bardzo mocno przydadzą mi się w dalszej części gry. Za co jestem, no, super, super. Bardzo jestem zadowolony. Chata zielarza. Siemano, zielarzu. Witaj.
Ziółek szukasz? Specyfików, by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur, by siebie przekonać, że jeszcze raz można? A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie. Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. I takie na zgagę. Powiedz, czego ci trzeba? A mistrzowskie receptury? Masz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Art Skellig. Tam, w uświęconym gaju, światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia. Mhm. Pozwól, że rzucę. Poka towary, gościu. Dobra, alchemia, tu widzę już od razu cena, ustawiam. Już lubię twoje pieniądze. I zagrajmy w karty najpierw. Mam ochotę. Pierdolnijmy sobie partyjkę Gwinciora. O, proszę bardzo, Gunter Odin tutaj, jako strzelec mi się pojawia. I to, proszę bardzo, list. Przeciwko Skeatel. Całkiem fajna ręca się trafiła. Tak, ulewny deszcz na pewno zmienię, gęsta mgła jest lepszym wyborem. No i dobra, może być. To ja już widzę, że to będzie bardzo prosta. Prosta będzie gierka. Ale fajnie, fajnie. Jak wykonam te wszystkie właśnie zadanka z, to ja będę bardzo happy. Te właśnie niebieskie, poboczne. A jestem w stanie to dzisiaj zrobić, także jestem turbo happy. Cyk, 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 cyk. Przeciwnik spasował. Niech będzie. 1-0. Lecim. Teraz to będzie wlaciwało, gościu. Pis, 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 pis. Krasnoludzki fucking harcownik, dawaj kurwa wszystkich, dawaj. Po kolei. Wszystkim wypierdolę. Pis, pis. Dobrze, dawaj tą szczelczynię. Pis, pis. Nie, rozjebany jest ogólnie to tam. Elfi harcownik, już miałem kurwa rzucać. Dobra, nie rzucam, nie rzucam. A zobacz, jak tam się odpala, kurwa. Zarzuca. O, na manekinie. Ulewny deszcz, dobrze, kurwa. Proszę bardzo. Chcesz się w pogodówkę bawić, kurwa? O, też trzaskający mróz, dobrze. No to co, to i 2-0, dziękuję. Koniec, kurwa. Ale on ma to zielów różnych. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, o co? What? Rzeczy, jeśli łaska. No oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Bystry kurwa. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Poszukam go. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja. Ma jasne włosy.
To wystarczy? Musi. Bywaj. Poszukaj śladów Folkierta. Folkierta w czubikni używany wiedźmińskich zmysłów. Dobrze być szukany. Wieś RT. Na szczęście blisko miałem. No to zobaczmy. Hello. Czy są tu jakieś ślady? No ślady? Please, o, są ślady. Są. To musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. Bez śladu. Pożądaj. Oj, podążaj. Krew. Sprzed kilku dni zakrzepła. Ale wciąż da się coś z niej odczytać. Wieś RD. Pierdolniem. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. Pojebane. A tu co jest? Pusto, kurwa. Wszędzie pusto. Podejrzane. Jak na wieś. Mało osób tu mieszka. Co, ty sa wyjebali, czy co? Wypierdalaj z drzwiami. Wszystko rozdupię. Dmuchawiec. Czekaj, ja tu pójdę jeszcze. Bo tu czak kliknąć. Trop się urywa. Trzeba się rozejrzeć. Popytać. Już popytane było. Tu posprawdzałem też. O, dzień dobry, żyjecie. Hopka. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Dzień dobry. Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. Nie, szukam kogoś. Ach, to mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Co to za miejsce? Wieś, widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą. W chacie obok są krwi. W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie. Jap tam zwierzynę oprawia. W cudzym domu? No przecie nikt tam już nie mieszka. A pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Szukam Folkerta, ucznia zielarza. Szukam Folkerta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie. A był tu taki, był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu. I już nie wrócił. A nocą słychać było wycie. Aż ciarki po plecach chodziły.
A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Bywajcie. Bywajcie. Zapach giniącego mięsa? O? Kurwa. To to? Czekaj, to trzeba otworzyć. Podoba mi się w ogóle, jak w tym dodatku są bardzo dobrze dopasowane poziomy dźwięków, nie? To jest cudowne. Zaraza. Się szukaj pomieszczenie, sztabacz wimeritu. Kurwa, jakie bogate chamy. Się podzielić nie chcieli. Niziołek o jasnych włosach. To musi być Folkert. Rozpruty i wytrzebiony. Nie sposób stwierdzić przyczyny śmierci. No to kurwa, teraz macie... Macie pogadankę ze mną teraz. Dzień dobry. Byłem w waszej spiżarce. Lubicie dietę bogatą w mięso, co? Panie, to nie tak jak myślicie. Oby, bo inaczej zawiśniecie zaraz na hakach koło Folkerta. To wilki go zabiły. Jego. I innych. My tylko ciała zbieramy. Naprawdę. Starzy jesteśmy. Nie mamy już siły, żeby w polu robić. A coś jeść trzeba. No, miejcie litość, panie. Nie. Ludzie mówią, że wiedźmini nie mają uczuć. To nieprawda. Jestem wściekły i chętnie się wyładuję. Potniemy cię na gula! Widzisz, kurwa? Siły nie mają. No? Ludzie. Siły, kurwa, nie mają. Zobacz. Zardzewiały klucz. Zobaczmy. Kurwa, jak na biedaków, to tutaj chałupę mają zajebisto. Tu są bajkowa kraina. Zrób to sam, ewolucji, zobacz, kurwa, tu na bogato. No. To teraz mam pewność, że już nikogo nie zjecie. Tak nie wolno, szanowni państwo. Co wy sobie myślicie, kurwa? Czy będziecie żrić ludzi? Chatka zielarza, proszę bardzo. Ale chatka, ten zielarz ma bardzo fajną chatkę, bo on tak naokoło ma fajnie otoczoną. Cześć. Mamy do pogadania. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Został... Nie da się tego delikatnie powiedzieć. Zjedli go kanibale. Kanibale? Pod Nowigradem? Welen, to bym jeszcze zrozumiał, ale tu? Bogowie. Zabiłeś ich, prawda? Powiedz, że ich pozabijałeś. Nie inaczej. Chociaż tyle, że pomszczony. Masz, to twoje pieniądze. A teraz... Zostaw mnie samego, proszę. Muszę napisać do rodziców Folkerta. Nie ma problemu. Już cię zostawiam. I mam w końcu pieniądze, żeby sobie kupić lepszy armor. Tak jest. Dokładnie o to chodziło. To jest górny młyn. Jeden armor mi tylko został do zrobienia. A teraz przynajmniej luz mam taki, widzicie, że mam blisko do mistrza, który tam ogarniał wszystkie rzeczy. No, elegancko. Falby wciąż trwają.
I pokaż mi towary. Rzemiosło. Pancernik. Sklep. Ja ci sprzedam to. I ci mogę sprzedać to. 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 To też. To też. I co ci mogę? I z rzemiosłem ci coś posprzedawał może. Czekaj, cena. Dobrze, wszystko jest w cenie, okej. Okay. Troszkę tych. Troszkę tych. Troszkę tych. Troszkę tych, ale troszeczkę. Troszkę tych. Chodź upić pinkę tych. I macie płciu tych. I tyciu chodziu tych. I tych też. No. I git. A podoba ci się? Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak. Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast są dosyć specyficzni. Małomówni, zamknięci w sobie. No i na gościńcach grasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. I tak jest, dokładnie. Dobra, to na razie... Bywaj. Czekaj, nie. Nie, jeszcze nie bywaj. Jeszcze nie bywaj. Chwalby wciąż... To powiedz mi, co na te rozpłatanie, bo co? Ja na razie sobie polecę na tych dwóch właśnie. Przecięcie. Zoria Velesperun. Bywaj. Zoria Velesperun, to są rzeczy, to są te, których potrzebuję. Po jednej sztuce. A czekaj, może jakiś armor od razu też sobie machnę. Jaki armorek mogę sobie machnąć przy okazji? Chwalby wciąż trwa. Jaki mogę? Chciałbym. Tutaj cierń. Nie, nie. To jest w sumie spoko. Kurde, tutaj to na razie nie mam nic, dobra. Chciałbym... Jeszcze raz. Perun... nie. Zoria Velesperun. Był. Albo wiesz co, kurwa, kupię u ciebie, bo nie chce mi się chodzić. Dobra, kurwa, jednak nie kupię, bo to w chuj drogie. Był. Będę miał na pewno, także... Dobra, wiecie co, to ja może zrobię tak. Zrobię pauzę i ja już tu wrócę, jak będę miał te kamienie. No. I teraz już mam te rzeczy. Mam nadzieję, że wziąłem wystarczająco wszystko. Ale wydaje mi się, że tak. I teraz możemy sobie ulepszyć rynsztunek. Bo już wziąłem po... Przecież wziąłem Zorię. Jezu, to pomniejszy. Już mam. I co, jak to zaklęć? Zaklnij słowa, dobra, jest. Benz. Mamy przecięcie. Zwiększa zasięg umiejętności młynek o 1 metr, a to naprawdę dużo. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę dużo, to się tylko tak wydaje. Ale to jest naprawdę dużo. A ty już powinieneś móc też dać mi te receptury, prawda? Bo już tak w sumie dzionek minął potężnie. Ależ wieje. Miło! Czy nie? Do zobacz... Niech będzie... Czekaj, pokaż. Poczekaj jeden dzień na... A, to trzeba poczekać jeszcze, dobra. To zróbmy tak, ja zrobię sobie tutaj do 18, bo jeszcze tą wilczycę od razu pierdolniem. O. Ciach, 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 ciach. Miło!
Przedam odebrać kopię. Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. No i mamy różne ofirskie właśnie rzeczy. Pokaż mi tylko właśnie, jak to wygląda. Co to są? Na 39. O kurwa. To są takie pod magię bardzo. O, pod Quen widzę. To jest takie pod bardzo taktyczne walczenie. No. No zobaczcie, z samych tych byłów, nie? Pojebana sprawa. Zawsze można, wiecie, to też wytworzyć po prostu, żeby sobie hajsy zgarnąć, nie? O, tu wilczyca 15 level widzę to. Będzie, mi się wydaje, że prosty question. Oho. Wioska nagle opustoszała? Dzień dobry. Wiedźmin. Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie. To nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. A ja nie chcę w ogóle, żeby byli bandyci. Także odejdź, bo poleje się krew. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. Proszę cię. Koleżanko. Dobra, najpierw muszę tą frencę ujebać. Dobry i dobry. Patrz kurwa, jaki to zasięg ma, gościu. Cioch. Patrz kurwa, jaki to zasięg potężny. Teraz to można napierdalać. Cioch. Pojebana akcja. Udało się. Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. 10 kurwa koron. Hee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 e
Dobra, mogę w sumie też zrobić to zadanko jeszcze szybkie. Pijak z Oxenfurtu, pierdolniem se szybko. Jedno zadanko. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Siema. Cześć, bez życzenia. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. Co ty pierdolisz? A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. Nagrodę mało takim razie. Najpierw porozmawiajmy o wysokości nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. Czysta. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić, z czystym sumieniem. O, widzę, że głos ci zmienił. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Opowiedz mi o ofiarach.
Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Będą świadkowie? Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie dobra. Będzie. Chcę to mieć z głowy. No dobra. To najpierw sobie pogadamy ze świadkiem zdarzenia, później pogadamy z tą... z medykiem. I będziemy mieli wszystko ogarnięte. Już bardzo. Chodź tu, Chlejusko. Jesteś tutaj, tak? Kobita. O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? Pograj maczek u bestii. A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Kurwa, powiedz ho, wszystko. Powiesz mi wszystko, co chcę. Bez kolejnej butelki. Tak, powiem. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. Mhm. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Dobra, to będę. Najpierw z medykiem trzeba. Charakterni, co? Mediku! Chodź pogadać. Honor i ojczyzna! Panie! Zszyj czerwony z czerwonym. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. Obejrzałeś ofiary? Zamierzasz przeprowadzić autopsję? A może już ją zrobiłeś? A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak i namolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Dziękuję. Ciało tak od razu. Nie marzaj mi. Był zalany i ktoś ciągnął go po bruku. Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Normalnemu człowiekowi postawiłbym diagnozę. Jak lecie? No widzisz, i można było tak od razu, kurwa, a nie żebyśmy się szczypali? Już wiem, że to wampir. Także trzeba trochę poszukać, kurwa. To tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercji. Ale wiedźmini nie chorują. Ty, piękny. Co ty chcesz, żeby taką bladą mordę mieć? Na cyce południcy większe ciebie uchłaniasz niż ze mnie. Wyssany do ostatniej kropelki. Została sama znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zlubił. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew pijanych. I to jest sposób, żeby go zwabić. Porozmawiaj z karczmarzem, upisz, żeby zwabić karakana i katakana. Dobrze. Trzeba będzie wyjść do środka. Trzeba będzie po najebaku się walczyć. Dawaj, kurwa. Karczmarzu? Pamiętam cię. Co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Zlecenie. Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Zazdroszczę pracy. Ale należność muszę przyjąć z góry. Proszę bardzo. Polewaj. Kubek ma być cały czas pełny. Łapiemy
po deszczu ślimaków i zrobimy wyścig. Pierwsza panna z wichowaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowaro, daje chap, sam tylko rano. Widzisz? Tak bywa. Katakan nie słyszy. Spróbuję kawałek dalej. Widzisz, tam jest kawałek dalej. Katakanie! Panie Katakanie! Śpiewaj! Śpiewaj, kurwa! Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa! Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze, dobrze! Idziemy dalej. Już mi zwrócił uwagę, kurwa. Tak nie można, nie wolno. Trzeba wiesz, normalnie. Nie mogę zapisać gry, kurwa. Czuję twoją krew. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Zesrasz się, chodź, kurwa. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Trzeba go wydropić, dziada. Bo dostał hita. O, słyszę go. Tu się Franz zachowa. No idzie spierdalasz. Chodź się tłuc, kurwa. Chamie bezbożniku jebany ty. O, Matusia skitrał, kurwa. Kieruje się do chatki nad rzeką. Otwórz. Cześć, zaraz to zapiszę. Jeszcze możesz. Coś mówiłeś? A, nic nie mówiłeś. Dobrze, no to dobrze, to dobrze, to dobrze. Bo nic nie chciałem słyszeć. Dobrze bardzo. Dzień dobry, idziemy po pieniądze. Gdyż zlecenie zostało przeze mnie fenomenalnie wykonane. Trzema funtami stali. Niech żyje Radomir. Nie. Hmm. Zabiłem potwora. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Nie ma problemu. Bywaj. Aż się lampa zgasiła, kurwa. Trzymaj się ode mnie z dala. No dawaj, musi za powietrze. No dobra, słuchajcie, to w kolejnym już materiale ruszymy z... Bo tutaj tak, już wszystko wykonałem z tych rzeczy. No tu jeszcze mam jakieś nowigradowe poszukiwania dwa, ale to już mniejsza o to. Później będę mógł to zrobić. W sumie to poza nagraniem sobie to zrobię. Bo zostały tutaj dwie rzeczy, to jest, co tu jest nowigradzkiego. Tu wieś Stegny, dobra, dobra, to ja sobie to zrobię w takim razie. I będziemy już przechodzili, słuchajcie, do fabułki. Także mordy, mordeczki, mordunie, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Zachęcam do wspierania, bo to tylko piątek, a daje dużo korzyści. Kacę was, następnego trzymajcie się, indiu!